O, ale fajnie. Mam nadzieję, że tu jest. Dobra. Wiedziałem. Powodzenia. Powodzenia, Krzysiu. O, tu masz taką ściągę, do Lidzbarka tobie obowiązuje, bo to jest na 260. Dobra, dzięki. To się wszystko raz. No widzisz. Już na starcie pomylone gary. Dobra. Elo, welorowy żyści i kolarzy, to co dzisiaj Wam pokażę to start w graweliadzie na dystansie 160 km. Jestem dzisiaj w Iławie nad jeziorem Jeziorak. Pogoda póki co zapowiada się nie najgorzej. Całą noc padało, ale teraz jest szansa, że już nie spadnie ani kropelka. Jeszcze mam nadzieję, że wyjdzie trochę słońce, bo z tego co się domyślam, tutaj tereny są naprawdę bardzo ładne i będzie naprawdę mega urocze, jeżeli faktycznie wyjdzie jeszcze do tego słońce. Startuję teoretycznie na dystansie 160 km, a praktycznie na 178. Jeszcze zobaczymy dokładnie ile to wyjdzie, bo no wyszło trochę więcej niż było zapowiadane, ale no, organizator nie mógł się powstrzymać, aby nie dorzucić jakiegoś fajnego momentu, dlatego jest troszeczkę więcej niż powinno być. Nie jest to też najdłuższy dystans, bo najdłuższy to jest 260, a w praktyce chyba 270 parę, ale dzisiaj niestety nie mam czasu, aby przejechać ten najdłuższy dystans. Trochę szkoda, bo no, tam chyba ma być jeszcze piękniej, ale no, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o nastawienie, to jest dosyć dobre, a jednocześnie dzisiaj będzie inaczej niż zawsze, bo będę starał się przyjechać to jakby jak najwolniej, jak najspokojniej. Nie mam zamiaru się jakoś dzisiaj mega ścigać. Chciałbym to przejechać z jak największą ilością osób w grupie, ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Podejrzewam, że i tak kogoś poniesie od startu. No, nie wiem, zobaczymy. Ja będę się starał jechać jak najwolniej, a co zrobią inni, no to już nie ode mnie zależy. Ciekawe, czy koronacja będzie dzisiaj tutaj na scenie? Jak widzieliście, dostałem ściągę na starcie, więc tutaj wiem, gdzie mniej więcej mogę się zatrzymać, zrobić sobie pit stop. Choć i tak jestem przygotowany na to, żeby na cały dystans mieć prowiant i się nie zatrzymywać, ale może jak będzie możliwość, to się człowiek zatrzyma. Zobaczymy. 10 minut do startu, pogoda troszeczkę płata figla, ale zobaczymy jak to będzie. Naleźć to tam parę minut, tą czy w tą, to nie robi już nic. Tempa. Czekaj na do przodu. A dam przykład. Żeby nie było. Kręcenia na początku po mieście. Na razie spokój, każdy stara się jechać bezpiecznie. O, tutaj widzę pan z Audi, nas przepuszcza. Elegancko. I jeszcze takiego maratonu nie jechałem, żeby kobieta nadawała tempo. Zobacz na rynku. Tak, same dżentelmeny. Ale widzę, ta dziewczyna ładnie narzuca tempo. Chyba kocha mocno. Tak.
trzeba trochę dogonić, bo będzie numer jak ten, jak nas zerwie z koła. O, uwaga. Uwaga, uwaga. No, na razie jest za spokojnie, ale no, coś już tam zaczyna się z przodu dziać. Oby nie za mocno. Dwóch odskakuje. Idzie pogoń. Lemontka i dawać jazda. Zapomniałem, dobrze powiedziałem. Marcin dzisiaj ma dzień regeneracji. Tak. Ten Zieliński, Ziółkowski. Ręce z przodu jedzie? Tak. Dobry zawodnik? No. Żeby nie było, ja nie zacząłem. To oni, to jest ich wina. Bardzo dobrze. Ja chciałem spokojniej. Bardzo dobrze. Miał lepszą motywację. Też na pomarańczy. Tak, czekałem na ciebie, czekałem, że ty jesteś. No i ja chciałem pojechać jak najspokojniej. No. W lewo, nie? Tak, w lewo. O, jak fajnie. I całe buty mokre. No i co, mija pół godzinki i cały mi starny plan poszedł w piździec. No ale zobaczymy, jak to będzie. Dobra, są jacyś pierwsi zawodnicy z poprzedniej grupy. Dać na lajtowo, na spokojnie. O, gałęzie. Uwaga, uwaga. Wyklarowała się pierwsza trójka na ten moment. Zobaczymy, jak to będzie. Nie można przeginać, nie można. Jak na spokojnie przez cały czas, no i byle do przodu. Czekam na słońce. Bo to jest dzisiaj dla mnie najważniejsze, aby było słońce, ładne widoki. A jak coś tam się człowiek przy okazji pościga, no to trudno. Żeby nie było, że tylko szutry premium, jakieś piaski też się widać pojawiają, ale trochę popadało, więc są ubite, są ładne, dobrze się jedzie. O, ładna poleczka. La Gazzetta dello Sport. Widzę prawilny rower Esker 7. Tak. Trochę napęd zmieniony. Bo i na sosie jeszcze. A, faktycznie, dwa blaty. Tak, tak. Może taki kiebajczek, jak widać. Jadę bez bidonów, czyli bardzo na lekko. Za to mam plecak nowy. Camelbacka, który ostatnio wygrałem na pograniczu gravel. 2 litry pojemności, więc myślę, że na dzisiejszy maraton wystarczy. No. Rower może być rekreacyjny, pomarańczowy. Zobaczymy, jak to będzie. Na razie jakiegoś super ognia nie ma. No, czas się szykować na jakieś pagórki. Widzę Jovo Bike, już myślałem, że na elektryku, ale nie. Nie ma. No, dzisiaj będzie ostra walka z wiatrem. O, po raz pierwszy Hammerhead pokaże mi jakiegoś climba. O, proszę. Jeszcze nie miałem okazji przetestować. Ale dobra, zobaczymy. Co, jak się jedzie? Dobrze? Wszystko w porządku? Pod górkę i pod wiatr. No niestety, siemanko. Ja się pytam, gdzie jest słoneczko, kurde, gdzie jest słoneczko? Przyjechałem tu dla pięknych widoków, które powoli się zaczynają, ale jeszcze tylko słoneczka mi brakuje. Kto tu jest kapitanem tej załogi, że miało być w lewo, pojechaliście prosto? Zagadaliśmy się, wiesz. Ale dobrze jedziemy chyba, nie? Teraz tak, teraz dobrze. Tam widzę w oddali, że jednak Maciek Ziółkowski
stara się mnie chyba dogonić. Ja tak se jadę, aby, nie za mocno, nie za lekko. Dobra, zobaczymy. Nie jest źle, mimo że troszeczkę kropi, wieje, to nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Mam nadzieję, że mnie widzi. Dobra. Zjechał. Jakiś kamień, jakieś drzewo. Dobra, skręcam w lewo. Dobra. Myślałem, że komuś przez do domu wjeżdżamy. Oj, chyba tu. Chyba tak. No dobrze, dobrze, urozmaicenie, coś innego. Nie same szuterki, asfalty. Takie coś też musi być, to bardzo dobrze. Ciemny las, ale coś tam w okularach widać. Trzeba uważać, o. Ale przyjemnie, fajnie. Powoli mnie dogania. Ale zobaczymy. Akurat była taka sekcja bardziej techniczna, więc pojechałem sobie ostrożnie. A teraz jest sekcja szybsza. O! Down spadła. Dobra, trochę na siedząco, trochę na stojąco. Już jakaś piąta chyba górka. Jeszcze trochę przewyższeń. Nie ma co zrażować. Oj, pięknie, są mi płyty betonowe. Oczywiście takie coś też musi być na trasie. Jest alternatywna ścieżka, jeżeli komuś się płyty nie podobają. O, trochę w kamieni, co? Trzeba uważać. Jechałem prosto, zniosło go na lewo, a ma do mnie pretensje, że mu uważał. No dobry jest. Nie wiem, spanikował, przestraszył się, nie wiem o co mu chodzi, bo przecież drogi mu nie zajechałem, a zaczął się na mnie drzeć. Jakieś mocniejsze kąty się zaczynają. Jest jakiś climb, ale jest też i asfalcik. Dobrze, dobrze, fajnie, o, to będzie przyjemnie. O kurde, ale się waliłem w bagno. Ole, mało co przez bym nie przeleciał. Czyli trzeba uważać. Mówił, żeby uważać. Po kostki w łodzi. Ale się dziwię. Dobra, na spokojnie. O, jaka ładna tutaj polanka z atrakcjami, kamieniami, ławkami. O. Co to za pauza? 2 kilometry mam. Połowa wzniesień zrobiona, o 2 godziny, zaraz trzeba jakiegoś żela wciągnąć i jechać dalej, no idzie się dobrze. Piesek. Kurde, siusiu mi się chce, a nie chce mi się stawać. Niby i tak, jestem mokry, mam pampersa, a może, może, od siebie? Zobaczymy. Dobra, postoju nie zrobiłem, ale się odlałem, nie pytajcie jak. Trzeba uważać, bo sama trasa nie jest jakaś bardzo trudna na ten moment. To jest przyjemna, ale pogoda zrobiła swoje jednak, nie? Ach, trochę powymywane niektóre drogi, więc nie ma co ryzykować. O, jest asfalcik, będzie pięknie. Dzień dobry. No. Koszulka Crossa, Orlen, a rower Treka. No jadę wyścig ten co wy, tylko że solo. Za mną drugi. Kolejne urozmaicenia. Elegancko, fajnie. Oj, coś czuję, że chyba nie tędy miałeś drogę, ale może. Zapytam organizatora. Krówki są, patrzą sobie. No dobra.
kopać się gdzieś. To będzie ciekawie. O, 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 jadę. Dobra, przyjechałem. Jest. I jazda. Piękna muzyka wydobywa się z tarcz hamulcowych. Dzięki. Normalnie przecięka. Trochę przełaj z tego wyszedł, kurczę. Miała być piękna, szybka trasa, a nie jest wcale tak. No może jest pięknie, no na razie nie porywa, ale myślę, że zaraz się rozkręci. Już prawie 3 godziny. Gaz na lunch. O, ale fajnie. Mam nadzieję, że tu jest droga. Wiedziałem. Kurwa, wiedziałem. Jeszcze skurcz. Dobra. Ale jak na lodowisku. Dobra, telefon jest? Jest. Dobrze, że na prawą stronę. Kluczyki. Auta są, dobra. Czuję delikatne obtarcie na łokcie, ale nie zaglądam. A po co się stresować? Dobra, jakoś jadę nieźle, troszeczkę poobijany, ale najgorsze jest to, że napęd nie działa dobrze, bo pewnie hak się skrzywił. Wiedziałem, że trzeba uważać. Kurde. Sytuacja z tym upadkiem to normalnie jak Matthew Van Der Poel na Mistrzostwach Świata. Jest? Się zgadzało, no, jestem na pierwszej pozycji, jest pogoń, tylko to nie są Mistrzostwa Świata, no ale to szczegół. Pierwsze przebłyski słońca i trochę piasku. Może lepiej, żeby nie za dużo było tego słońca, bo jeszcze piasek wyschnie i będzie grząsko. Ale na razie jest okej, okay. Jest okej. Okay. O, jakie tutaj dziury. Patrząc na tereny, zaczyna się robić ciekawie. Może w końcu zobaczę to, po co tu przyjechałem. Ale dobra, trzeba jeszcze jechać i się skupić na jeździe, więc na razie bez odbioru. Drzewko przewalone. Ciekawe, czy już dawno. Proszę, jak ładnie. Elegancko. Mało co bym nie przegapił drogi, ale na szczęście Hammerhead dzisiaj nawiguje mnie bardzo dobrze, więc jestem z tego powodu zadowolony, bo na ten moment ani razu nie pomyliłem trasy. A, pokrzywy. Dobra. Oby tak dalej. Nie ma co krakać. Trochę techniczny moment. Opony oblepione bardzo, nie wiem czy to widać, ale jakoś się jedzie. Fajnie, fajnie, podoba mi się ten fragment. O, ławeczka, jakby też coś siadł odpocząć. Trochę się piachu sypie tu i tu, ale no trudno. Dobra, 8 podjazdów z 12 właśnie minęło. Zaczyna się robić ciekawie. Uwaga, uwaga, uwaga. Powolutko, o, opony się ładnie obczyszczą. No i elegancko. I można jechać dalej. No panowie, miejsce, a nie piwerko, kurwa. Pełka.
Nie, dziękuję. Na mecie! Tu nawet pit stop zorganizowany, można się piwka zero napić. Elegancko. Ale jadę, bo znowu jakieś ciemne chmury się pojawiają, więc chciałbym jak najmniej znowu moknąć. Ale są rzeczy, na które się nie ma wpływu. Ale frytyczkami zapachniało. Tak trzeba uważać, bo trochę skarpa. O, dobra. Ten dyplik. No, nie chciałbym tam na dole wylądować, ale bezpiecznie jest. Nie ma problemu. Trzeba jeszcze korzenie. Nie zapierdzielać aż tak mocno. Pamiętajcie, czy się ścigacie, czy jedziecie rekreacyjnie. Zdrowie, życie, bezpieczeństwo jest najważniejsze. I z górki! No, zaczyna się robić dobrze. Jakby kto nie wiedział, gdzie się teraz znajduje, to jest Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy. W skrócie GLPK. Ale przyjemna dróżka. O, jakiś zabłąkany gravelowiec. Żadnego znaku, szkoda trochę, ale dobra. Ale ścieżynka się szykuje, piękna. Właśnie jestem na trzeciej górce od końca, z tego co pokazuje mi Karu. Trochę kąt tutaj duży, chyba bo miejscami po jakieś no prawie 10%, ale fajnie, siły są, nie ma ani jednego kryzysu, więc spoko, oby tak dalej, jechać swoje. No, ale o to chodziło, właśnie to jest słoneczko, na które czekałem długi czas, w końcu jest, więc powiem wam szczerze, że ta druga połowa, jeżeli chodzi o trasę, jest na pewno znacząco lepsza. Nie wiem jeszcze jak końcówka, bo jeszcze mam ile z 2 godziny jazdy ponad, ale no to jest to. O takim czymś właśnie marzyłem na dzisiaj. Zaczyna się trochę otwartej przestrzeni. Teraz nie kojarzę, czy będę miał z wiatrem czy podwiat, ale czas to zweryfikuje. O, już Orola zjechał. Dobrze, żeby było ominięcie. Nie chciałbym przez tą kałużę przejeżdżać. O, dobra. Środkiem, tam boczkiem i jakoś się dotrze. Dobra. Mały włos. Przedostatnia górka po płytach betonowych. Elegancko. Trzeba gnieść. Dobrze. Nie może być za łatwo. Dobra, 5 godzin, 15 minut. Czas jeszcze na jedno panini i dzida na metę. Muszę się chyba do Żabki odezwać o jakiś sponsoring. No, bo tak za darmo reklamuję panini. Piszcie w komentarzach, czy też jecie panini i o jakim smaku. Ja kurczak z czymś tam, chyba z serem. Dobra, i oficjalnie ostatnia góreczka. Dobrze, że asfaltowa. Nogi mocno nie wejdzie. Też nie mam zamiaru na niej za bardzo dociskać, żeby oszczędzać siły. Jest git. Chyba elegancko, 7%. Można jechać. 6 godzin. Czas na ostatniego banana. Chociaż mamy tu jeszcze 2, ale myślę, że ten jeden wystarczy. O, trochę się pewnie zagotował, ale dobra.
Czyżby zahaczymy o single na kurzętniku? Kurzętnik jest z tego znany, że jest tutaj stok narciarski, więc jak... A znajduje się to 110 km od Wocławka i jeszcze nigdy tutaj nie byłem. A dokładnie właśnie o Kurza Góra, czyli Kurzętnik. Słyszałem, są tu też porobione jakieś szlaki MTB, więc może wadałoby tutaj zajrzeć. Ale ładnie. Bo przejedzie. Nie dotyczy użytkowników posesji. O. Kto by nie zahamował, to może skończyć tutaj. No, pilnować się. Warto kiedyś tam podjechać ten kurzętnik. No, ładnie to wygląda, ładnie. Dobra, jestem Nowe Miasto Lubawskie, 054 Marcin Zielkowski, a to chyba nie jest ten, pozycja generalna czwarta, 016 Maciej Kończywski, pozycja open czwarta, ten czwarty, a no dobra, nie ma co już gnać do mety, generalnie jechać swoje, rozjechać się troszeczkę, stała już pewnie niecała godzinka. Czyli w 7 godzin się wyrobię jakieś 178 km. Tempo nie jest dzisiaj za szybkie, bo gdzieś tam w okolicy 25. No ale warunki nie były najłatwiejsze. Trochę wiatr, o, powalone drzewo. Trochę błota, trochę górek. Przewyższenia chyba z 1300 metrów na chwilę obecną. No, nieźle. Więc nie będę robił osobnego filmu z podsumowaniem, więc co nieco powiem teraz. Jak zapewne zauważyliście, jadę dzisiaj na Meridzie. Wybrałem rower aluminiowy, bo nie byłem dzisiaj pewny co do pogody. Żal trochę karbonowego na taki dzień jak dzisiaj. Trochę mógłby dostać ostro, więc wolałem pojechać sobie na spokojnie na aluminiaku. Co do strategii, nie wypaliła, żeby pojechać spokojnie. Po pierwsze, to nie moja wina. Koziłka, jeżeli dobrze ktoś mi podpowiedział, że tak ma na nazwisko Żyłkowski, to on wystrzelił pierwszy, nie ja. Ja chciałem dobrze, a wyszło jak zawsze. Później stwierdziłem, że jak już jestem z przodu, no to po prostu jadę swoim równym tempem, nie za mocno, na pograniczu pierwszej i drugiej strefy. Bo też taka sprawa, że od rana nie było wcale super ciepło. W dodatku padało, też nie chciałem zmarznąć, bo póki jechałem w grupce, tak powiedzmy rekreacyjnie naprawdę, no to tętno było poniżej 120 uderzeń i ja tak mam, że poniżej 120, no to zazwyczaj marznę, a powyżej 120 to jest ok. No dzisiaj ze średnie tętno chyba to wyszło 135, no to wiecie, no nie za mocno dzisiaj. Ale finalnie można powiedzieć, że pogoda dopisała, bo było nie za ciepło, nie za zimno, no trochę popadało, trochę było ryzykownie. Pogoda sprawiła, dawaj młody. Pogoda sprawiła, że było trudno. Choć myślę, że sama trasa w sobie przy trochę lepszej aurze byłaby na pewno łatwa. Nie licząc trochę tych przewyższeń, parę górek. O. Foksika też sobie można wypić po drodze. A, mam nadzieję, że na mecie czeka jakaś zróweczka zimna. Co do karu? Się spisał, się bardzo fajnie, ładnie pokazywał, jeżeli chodzi o skręty, powiadomienia, wszystko ok, nie mogłem narzekać. Bardzo czytelny, mam już ile? 6 godzin 17 minut i baterii 62%. Czyli pewnie na tak nas 15-16 godzin spokojnie wystarczy. Nie jest to szczyt jakby tam teraz baterii, bo już
są liczniki wytrzymujące od 20 do nawet 50 godzin, ale te 15 to już jest tak przyzwoicie. Także raz w tygodniu można naładować, raz na dwa tygodnie, no zależy to ile jeździ. Dzięki. Bardzo dokładne, nie zrywa połączeń. No na razie chwalę, na razie chwalę, zobaczymy jak na dłuższą metę, jeszcze trochę się z nim pojeździ, żeby coś móc więcej wam powiedzieć, ale tak wstępnie mogę powiedzieć, że chyba z tych wszystkich ostatnich liczników, co testowałem, ten zrobił na mnie jakieś najlepsze wrażenie, ale to nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca. Co do plecaczka, to spoko. Miałem jakieś tam obawy co do niego, ale jakoś się sprawdził. Bukłak dwulitrowy, wystarczy mi do samego końca, dzisiaj nie był za ciepły dzień, więc też aż tak super dużo nie piłem, jeszcze tam trochę zostało. Nawet jak już zabraknie, to raczej nie będę musiał się zatrzymywać. Co do jedzenia i picia, no to dzisiaj 3 banany, 2 żele Sisa, te mocniejsze, te czarne orange i całe panini z żabki. No, na zimno. Co do watów, to na ten moment jest 205 średnio i 222 mocy znormalizowanej. Generalnie dzisiaj chciałem starać się jechać do 200. Trochę nie wyszło, ale powiem szczerze, że noga fajnie kręciła. Teraz to będę jechał w miarę spokojnie, to może trochę tam spadnie jeszcze. Więc zobaczymy. No, dobrze się dzisiaj jechał, dobrze, nie? Nie za mocno, nie za lekko. No. Zależało mi też, żeby być w miarę szybko, no żeby nie jechać tak długo w deszczu. Myślałem, że będzie padać cały czas, ale na szczęście się jakoś to uspokoiło. Co do trasy, no to ta pierwsza część taka może być. Może by było trochę ładniej, jakby faktycznie była lepsza pogoda. Druga część mega. Kurzętnik, można powiedzieć, było takim kropką na i. Przepiękny widok. Teraz cały czas jadę ścieżką rowerową. Szkoda, że tutaj ta ścieżka ma co chwilę znak stopu, ale tak to nie jest źle. Jest już prawie 160 km, więc jakby organizator nie zrobił psikusa, to już bym był na mecie, a tak to jeszcze mam 18, no 20 km jeszcze do mety. Ale się pojedzie spokojnie, to już te 12, 20 takie bonusowo, to już na rozjazd. Znaczy mi się wydaje, czy ja jadę wałem? I na wale jest ścieżka rowerowa. Czy nie? Może? No dobra. Piękne widoczki, ładnie. Dobrze, że w końcu słoneczko dopisało. To tu jakieś góreczki. O, widać, że coś polodowcowe. No ciekawe, czy ta ścieżka rowerowa to już będzie prowadzić do samej mety? Tak fajnie, spoko, dobrze się jedzie. Jeszcze z wiaterkiem, po płaskim. Elegancko. Jakbym miał porównać do jakiejś innej imprezy, to mógłbym powiedzieć, że Graveliada to jest taki mazurski mini Lajkonik. Trochę przewyższeń, trochę ładnych terenów, jest ścieżka jak na Velo Dunajec. No, mówię, mazurski mini Lajkonik. Trochę łańcuch dzisiaj oberwał, no bo jednak warunki były ciężkie i dobrym pomysłem byłoby wziąć i go przesmarować, ale nawet nie mam czym. No, to trudno. Mam nadzieję, że będzie gdzieś tam jakaś myjeczka, żeby chociaż to wszystko wymyć, wypłukać. O, drinki, można się napić, drinki. Chwila uwagi. I koniec ścieżki, a było tak ładnie. No. O, ja tu już widzę, to się święci. Tu w lewo nie, tutaj. Ja tu już widzę. Ale akcja.
O kurde, ale fajnie. No tego to ja się nie spodziewałem. O, i suchutki, elegancko, mewy nawet są. Nie no, to trzeba zrobić zdjęcie. No i tu już koniec dobrego, już taki polny singielek, ale dobra. Warto było, warto. Są atrakcje do samego końca. Nie dziwię się, że dystans jest troszeczkę dłuższy. Jeszcze na koniec jakiś przyjemny lasek i ładne szuterki. O, no powiedzcie mi sami, czego chcieć więcej? Kurde, no nie żałuję absolutnie, że tu przyjechałem. Jestem bardzo zadowolony z wyniku i no z tego, co tutaj na trasie spotkałem. Naprawdę fajnie. Podobało mi się. I to bardzo. Ach, dobra, jeszcze niedaleko meta. Dobra, już zostało tylko 8 km, więc trzeba będzie się pewnie jeszcze jakoś przebić przez miasto. Początek nie był właśnie taki co dobry, ale mając już, że tak powiem, zapas, to na spokojnie się przejedzie. Bezpiecznie i przepisowo. Już karu nie pokazuje, bo pewnie za małe, ale jakieś jeszcze chopki są takie delikatne. Przyjdzie się na czym zmęczyć. Nogę przepalić. Byleby dojechać do mety, trochę się ogarnąć, opłukać siebie, rower, pewnie jakieś wręczenie nagród i do domku po dzieciaki. Dobrze, że udało się dłuższy trening zrobić w sobotę. Niedziela wolna. Trzeba będzie pomyśleć coś z dzieciakami. Może jakiś dłuższy wypad zrobić? Coś się pomyśli. Wiecie, trzeba sobie jakoś tam radzić, łączyć pasję, rodzinę, wszystko. Żeby nie było, że tylko człowiek samym rowerem żyje. Oczywiście rodzinka to jest najważniejsza. Ale bez roweru no byłoby ciężko, ciężko. Za dużo mi to sprawia radości. Dobra, z powrotem wjeżdżam do Iławy, więc naprawdę już jest niedaleko. Mam 174 km, czyli jeszcze 4 teoretycznie. Startowałem. A proszę. Teraz trzeba się skupić, bo tu jakieś lewo, prawo. Ale nie ma podwójnych tagów. Nie. Ma co? No i tak bez numerku i mówicie, że nie. Gratuluję. A gdzieś zielony rower? Gratuluję. Dzisiaj miało być bardziej rekreacyjnie. A, dlatego patrzę na zielony. Siedzisz na zielonym czy na tym drugim? Gratuluję. A ma numer 24. Jestem, no. Pogoda dopisała, tak? Nie można narzekać, tak? Ogólnie pogoda była dobra, tylko że trasa była przez to trochę trudniejsza, nie? No bo jednak, zresztą widać po rowerze, że... Ale to wiesz co, to o to chodziło, żeby cię schłodzić. Tak, o właśnie. Schłodzony tak, był. Żeby było wieczne. Tak, chłodnie. Dlatego miało być bardzo rekreacyjnie, ale że było za chłodno, to musiałem trochę przyspieszyć. Ale fajnie, fajna trasa. Ta druga połowa naprawdę super. Tak? Bo ta pierwsza, zresztą deszcz był, to też tak nie było tam za bardzo co widać, nie? Ale przy ten, ta druga to połowa super. To jeszcze dodam,
że to nie był łatwy dystans ze względu na ten nocny deszcz, który troszeczkę tam utrudnił, ale brawa dla panów, bo naprawdę, kurczę, ekspresowo pokonaliście tę trasę.